Teraz zastąpi go Rafał Kurmański. A więc jest szansa dla Grabowskiego, żeby zdobyć punkt w konfrontacji z Mikutą i Kurmańskim. Jak zaprezentują się zawodnicy? Znakomicie rozpoczął Tomasz Grabowski. No i teraz chyba największe zadanie w postawie Rafała Kurmańskiego, aby asekurować swojego młodszego kolegę. No znakomicie jedzie Tomek Grabowski przy krawężniku. Przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się tak dobrego startu. No i teraz bądźmy dobrej myśli, że zielonogórzanie pojadą parą jak na treningu i że będzie pilotował Grabowskiego Kurmański. No i co właśnie popularny Kurmanek czyni, ale czyha tam na tego Tomasza Grabowskiego bardziej doświadczony 22-letni Krzysztof Mikuta, ale wciąż niebieski i czerwony kask na pierwszej i na drugiej pozycji. Grabowski ładnie, technicznie pilnuje krawężnika, mówiąc w żargonie żużlowym. Kurmański patrzy wciąż na swojego młodszego partnera, zwalniając co rusz. Szybki jest motocykl Kurmańskiego. No i nie może znaleźć sposobu na parę zielonogórską Krzysztof Mikuta. No i brawa teraz dla Tomka Grabowskiego, dla całej zielonogórskiej drużyny. No i gratulacje dla Zbigniewa Jondera za to, że zdecydował się właśnie na taki krok. No i odpłaca mu Tomek Grabowski znakomitym startem. Brawa od zielonogórskiej widowni. Cieszą się kibice, co najmniej tak, jakby w tym wyścigu rozstrzygały się losy meczu, a więc kolejny zawodnik stali młodych, utalentowanych żużlowców w Winnym Grodzie wkroczył do składu ZKŻ-u.